W tym pierwszym fragmencie z Dziejów Apostolskich święty Łukasz notuje to jakby tłumaczenie się świętego Pawła, dlaczego musiał się odwołać do Cezara. Proszę pamiętać, że to święty Paweł i w ogóle wszyscy chrześcijanie to nie są osoby, które tylko i wyłącznie marzą o śmierci. To nie jest prawda. Owszem, chcemy ofiarować swoje życie Panu Jezusowi, ale chcemy je wypełnić właśnie tak, jak On potrzebuje. I oczywiście bywały takie sytuacje, zwłaszcza w pierwszych wiekach Kościoła, gdzie duża część chrześcijan oddawała swoje życie ze względu na wiarę. I największym grzechem najczęściej, a wtedy spotykanym właściwie jedynym podobno, to było właśnie to, że ktoś się zaparł. I dlatego też wyznawanie tego grzechu było zawsze we wspólnocie i to było publiczne wyznanie tego grzechu. Nakładano pokutę. Kiedy ten człowiek wykonał tę pokutę po paru miesiącach czy po roku, dopiero udzielano mu rozgrzeszenia. Chcę przez to przypomnieć, że święty Paweł, kiedy Żydzi oskarżyli go, chciał jako obywatel rzymski sięgać po sprawiedliwość ludzką i miał do tego święte prawo i chciał to uczynić. Stąd też właśnie jego odwołanie do Cezara. Ale w momencie, kiedy przyszła decyzja także i tej, w cudzysłowie, sprawiedliwości ludzkiej, przyjął ją i pracując, że tak powiem, do końca na niwie ewangelizacji, nieustannie chce nam przypomnieć, że choćbyśmy mieli nawet i wyrok skazujący, to nigdy nam nie wolno pójść w kierunku nienawiści, na przykład do wymiaru sprawiedliwości, tylko w kierunku nawracania swojego serca, a przez nawrócenie naszego serca także dążyć do nawrócenia wszystkich serc tych, którzy jeszcze może gdzieś tam błądzą. Stąd też chcemy ciągle przypominać sobie, jak bardzo ważne jest głoszenie Królestwa Bożego i nauczanie właśnie wtedy, kiedy człowiek może to czynić w sposób swobodny i bez przeszkód, tak jak zapisał święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Chcemy dzisiaj także przypomnieć sobie świętego Stanisława Papczyńskiego i tutaj tylko przypomnę, że on najpierw wstąpił do zakonu pijarów. Księża pijarzy to był zakon, który właśnie w XVII wieku w sposób szczególny dbał o edukację. Edukację Polek i Polaków, tego młodego pokolenia, to właśnie Komisja Edukacji Narodowej, to właśnie między innymi jest dzieło ojców pijarów. W pewnym momencie jednak zauważył, że tych wojen było dość sporo, bo i potop, i potem była odsiecz wiedeńska, więc ta Europa rzeczywiście była, można powiedzieć, w ogniu wojny. I on zauważył duchową biedę tych, którzy walczyli, i tych, którzy zginęli. Bo przecież bardzo dużo ludzi ginęło. I kto się nimi zajmie? Proszę pamiętać, że to nie było tak jak dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś umrze w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście robimy wszystko, żeby jego prochy przynajmniej spoczęły w Polsce i tak dalej. Wtedy rzeczywiście czasami ktoś z ludzkiej jakiegoś miłosierdzia. Przypomnę, że uczynkiem miłosiernym co do ciała ostatnim jest umarłych pogrzebać. I wielu ludzi dokonywało właśnie takiego uczynku miłosierdzia. I wtedy on zauważył, no ale kto się za nich będzie modlił? A więc wymiar duchowy tego, co widzimy. A więc widzimy czasami wiele rzeczy na ziemi i patrzymy od strony zewnętrznej, czasami zapominając, że istnieje cała sfera duchowości. Cała sfera duchowości, która jest potrzebna dla człowieka po to, by ją zauważył i pokierował według Ewangelii. I dlatego też te msze święte właśnie za zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiących, warto pamiętać o tym, że my mamy zbawić nie tylko duszę, ale także i ciała, bo modlimy się o ciała zmartwychwstanie. I warto mówić też, że jeżeli modlimy się nie tylko za duszę w czyśćcu cierpiących, ale za zmarłych, którzy są i wierzymy, także dokona się to zmartwychwstanie także i w ciele. Więc modlitwa za zmarłych, czyli to przypomnienie tego, co jest bardzo istotne w życiu człowieka, by nie zapomniał, że kiedyś przyjdzie taki czas, tak jak Pan Jezus powiedział, że dopóki nie oddasz ostatniego grosza,
Czyli jest to pewne wypłacenie się Bożej sprawiedliwości w miłosierdziu. Nie dyskutujmy na ten temat, jak to Pan Jezus zrobi, bo to jest Jego sprawa. Natomiast wierzymy w to, że Bóg jest miłosierny, nieskończenie, ale jest także nieskończenie sprawiedliwy. I gdybyśmy pomijali jakikolwiek aspekt Jego boskości, to byśmy Go umniejszyli. Przypomnę, że nasza świątynia jest między innymi w ten sposób skonstruowana. Bóg, który w swojej opatrzności dotyka tych wszystkich, którzy są na ziemi, czyli nas tutaj, można powiedzieć, w górnym kościele, także w swojej opatrzności i ten świetlik, który jest na środku kościoła, o tym przypomina, że ta Boża opatrzność także dotyka tych, którzy są w Panteonie zmarli. Tych, którzy, o których też Boża opatrzność myśli. Jako o tych, którzy oczyszczają się w czyśćcu. Nie wiemy, czy ci, którzy są tam, są w czyśćcu, czy może są w niebie. To nie do nas należy. Natomiast wiemy na pewno, że ci, którzy są z nami razem tutaj dookoła, oni już na pewno są w niebie. I oni nie muszą się oczyszczać. I ich prosimy, żeby wstawiali się za nami. I to jest ta, właśnie ta wielka duchowa łączność, która trwa w naszych sercach i mam nadzieję, że będzie trwała. I chcę jeszcze przypomnieć właśnie o czymś, co jest bardzo istotne, także i dzisiaj w czasie tej mszy świętej wspomniałem tekst tej tablicy, która będzie poświęcona po mszy świętej, na którą oczywiście na ten zapraszam, bo to będzie także i uroczystość państwowa, odśpiewamy hymn narodowy, będziemy się także modlić, poświęcać tablicę, będą także słowa. Otóż jaki jest wymiar duchowy tej tablicy? Tak jak może pamiętacie, chodzi oczywiście o tych żołnierzy i spod Monte Cassino, ale także i z Ancony i Bolonii. Żołnierzy drugiego korpusu. I pamiętajmy, że ci ludzie, kiedy można powiedzieć, przeżyli Monte Cassino, a co to znaczy przeżyć Monte Cassino, to bardzo proszę, żeby sobie przeczytać Melchiora Wańkowicza, który był korespondentem stamtąd. Czy są teraz piękne filmy dokumentalne, nie tylko fabularyzowane, które przypominają, jaką wielką ofiarę złożyli polscy żołnierze, bijąc się o wolność Polski. I kiedy przyjechali, bo pamiętajmy, że ta Polska troszeczkę inne miała granice, i kiedy wrócili do swoich wiosek, myślę tutaj o wschodnich terenach, które, że tak powiem, zostały w Związku Radzieckim i przyznawali się do tego, że byli żołnierzami polskimi, zwłaszcza wtedy właśnie w drugim korpusie, czyli jak to mówią na Zachodzie, nie poszli ani z pierwszą armią, ani z drugą armią, tylko właśnie armią generała Andersa, no to wtedy doświadczyli wielkiej, można powiedzieć, wielkiego prześladowania. Jaki jest aspekt duchowy tej tablicy? Otóż większość z tych ludzi nie poszła w kierunku nienawiści. Człowieka, którego poznałem, księdza prałata Peszkowskiego, który przeżył Katyń od Staszków, i on właśnie między innymi tym wszystkim ludziom, którzy byli, można powiedzieć, uciemiężeni w rozmaity sposób, czy w Polsce, czy w Związku Radzieckim, on im ciągle przypominał, że nie możemy, owszem, jest to Golgota Wschodu, ale nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że na Golgocie Pan Jezus powiedział, bo Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I Pan Jezus wskazał nam drogę do tego, żeby pamiętać, ale także umieć wybaczyć w imię Jezusa Chrystusa. A tę tablicę dajemy dlatego, by następne pokolenia kolejną niestety białą plamę naszej historii, bo ja o tym w szkole podstawowej zdawałem historię z matury, ale o tym się nie uczyłem. Tak samo jak nie uczyłem się o rządzie, o prezydentach II Rzeczypospolitej i o prezydentach na uchodźstwie. I bardzo się cieszę, że właśnie w tej świątyni pewne białe plamy zostają wypełnione tym, co jest bardzo istotne i ważne w naszym życiu. Tożsamością Polek i Polaków. Kim jestem? W jaką historię wchodzę? Jaką historię akceptuję jako Polak?
czy chcę iść w kierunku nienawiści, czy chcę iść w kierunku Golgoty Wschodu, która zawsze będzie budowała. A dzisiaj także i na Monte Cassino wiemy, że jest teraz sprawowana msza święta, są modlitwy, są władze państwowe. Dobrze jest, abyśmy pamiętali, że my dzisiaj tutaj także, w świątyni Opatrzności Bożej, w świątyni wotum na polskiego narodu, chcemy pamiętać o tych, dzięki którym także my możemy w sposób swobodnie i bez przeszkód głosić Królestwo Boże i nauczać o Panu Jezusie, a szczególnie o Jego wielkiej miłości do nas wszystkich.